Akt woli na podstawie powieści Barbary Taylor Bradford. Występują scenariusz reżyseria szkockie piszczałki i bębny, maszerujące tłumy, wspaniała sceneria. Stolica pełna uszczęśliwionych ludzi machających chorągiewkami. Tak. Telegram, pani Krauter. To ja. Dziękuję. Christina! Christina! Tata jutro wraca. Cześć. There he is. Tam jest. Vince! Vincent. Audra. Audra. Christy? Christy? I would never have Nigdy bym cię nie poznał. Przywitaj się. Witaj, tatuś. Powodzenia, Krauter. Dziękuję, sir. Namalowała go w dniu twojego odjazdu. Miałam wtedy 11 lat. To jej pierwsze kwiaty, więc je oprawiłam. Mama lubi ten styl, podobnie jak ja. Tu miała 13. A to mój ulubiony. Christina, skarbie pięknie. Jeszcze daleka droga przede mną. Zdobyła wszystkie nagrody w szkole, nie tylko za malarstwo. Przecież wiesz, mama ci pisała. Z radością słucham ponownie. Idziesz od jesieni do koledżu? Tak. Nawet twoja matka uznała, że nie wyrzucałam na darmo pieniędzy. A jak mama? Opłakuje tatę i twoich braci, biedacy. Frank ci powiedział? Tak. Nie cierpiał. Siedział sobie tu, przy herbacie. Słuchał radia. Nagle osunął się w fotelu, westchnął. Szkoda, że mnie przy was nie było, ale nie można było. Dobrze, że ty wróciłeś cały i zdrowy. A Jack i Danny? Wiem. Czasem wpada Gwen. Wróciła? Pracujemy razem w szpitalu. Powinna była wyjść za Mike'a. Została przy rodzinie.
To dla niej jeszcze gorsze. Czasem myślałem, gdy było ciężko, że gdyby mi się coś stało, miałabyś przynajmniej Christy. Nie zmarnowaliśmy lat. Wyszła ponownie za mąż, wiesz? Miliardo, za Whitby'ego. Wiedziałaś? Jedna z sąsiadek postarała się o to. Nic nigdy nie mówiłaś. Nie potępiałam cię. Nie miałeś ze mnie pociechy. Nigdy nie przestałaś być dla mnie wszystkim, wiem. Wychowawcy są z niej dumni i uważają, że bez trudu dostanie się na Akademię w Londynie. Wspaniale. Zasłużyła sobie, pracuje. Chyba nie tak ciężko jak ty. Mam nadzieję, że doceni to, co dla niej robisz. Wiesz, jakie są dzieci. Nie z własnego doświadczenia. Zostałam kochaną ciocią. Kiedy byłyśmy dziewczynami, to ty chciałaś poświęcić życie pielęgniarstwu, a ja wyjść za mąż, mieć dzieci. A jestem starą panną. Nie mów tak. To rozwódka. Zrobiłaś karierę, odniosłaś sukces. Zajęłaś miejsce po przełożonej Lennox. Miejsce przeznaczone dla ciebie, gdybyś dbała o własną karierę, a nie o przyszłość Christiny. Będę szczęśliwa, jeśli przejdę do historii jako matka wielkiej angielskiej malarki. Tutaj. I co? Co takiego? Uważam, że moglibyśmy kupić. My? Mieszkamy przy Potline prawie 20 lat. Mnie się tam podoba. Mnie też. Ale najwyższy czas się przenieść. Jeśli nie dla nas, to dla Christiny. Musi mieć większy pokój, gdzie mogłaby przyjmować przyjaciół. Masz pojęcie, ile mogą chcieć za taki dom? Na pewno mniej niż za kilka lat. Zaciągniesz pożyczkę pod hipotekę. Za coś trzeba jeszcze żyć. Damy radę. Ty będziesz pracował na spłaty, ja na resztę. Miałem nadzieję, że teraz przyhamujesz, rzucisz pracę w szpitalu. Nie mogę. Oprócz utrzymania domu, trzeba odkładać na przyszłe lata dla Christiny. A nasze życie? Miałem nadzieję, że się odmieni, gdy Christine pójdzie do koledżu. Zaczniemy znów żyć jak małżeństwo. Nic się nie zmieniłaś. Nie, dopóki Christina mnie potrzebuje. 5 lat później. Spójrz. Galeria Sztuki. Oto dzień, o jakim zawsze marzyłam, kiedy przywiozę cię do Londynu, do Akademii. Piękny pokój, mamo. Owszem, ale według mnie powinnaś mieszkać bliżej Akademii. Tak jest dobrze. Rozpakujmy rzeczy, inaczej spóźnimy się do teatru. Wesołe kumoszki. Nie mogę uwierzyć, że to prawda. W co się ubierzesz? Mam duży wybór. Popatrz na suknię, które mi uszyłaś. Będę najlepiej ubraną studentką w Akademii. Nie zapominaj, ile się sama przy tym napracowałaś. Prawie zapomniałam, to na szczęście. Nie zawiodę cię, przyrzekam. Nie zmarnuję ani minuty. Mogę ci pomóc. Dzięki. Weź może to. Poradzisz sobie? Niezły masz samochodzik. Zabrałam wszystko, łącznie z czajnikiem. Sprzęt do malowania? Tak. Jestem Jane Sedgwick. Christina Crowther. Ładne nazwiska.
Trzymajmy się razem. Zgoda. Skoncentruj się na jaśniejszych barwach. Jabłek, bananów. Wydobądź je. Dobrze, dzięki. Co się dzieje, Jane? Moje wyglądają jak żarcie dla psów przy twoich. Chyba z rozpaczy rzucę się do rzeki. Byle nie dziś przed wieczorem, bo chcę zjeść z tobą kolację. Całe życie uczyła mnie, jak być najlepszą. Gdyby nie ona, wolałabym, jak ciocia Loretta, sprzedawać w sklepie. Tylko że ciocia Loretta nie umie tak malować jak ty. Nawet gdyby umiała, nie miałaby odwagi. Cała rodzina taty jest taka. Oni przyjmują życie takim, jakie jest. To mama zdobyła się na zmiany. Ale dość o mojej rodzinie, mów teraz o swojej. Lepiej zobacz sama. Mieszkasz tutaj? Kim są twoi rodzice? Tata jest prawnikiem, dokładnie sędzią. Sedgwick. Chyba nie ten Sir Ralph Sedgwick. Otóż tak, ale poza sądem nie jest taki surowy. Prosimy, witaj, mama. Dzień dobry, tato. Jak moja ukochana delikwentka? Ty jesteś Christina? Dzień dobry. Dużo o tobie słyszeliśmy i bardzo się cieszymy, że przyjechałaś. To zaszczyt, że zostałam zaproszona, lady. Daj sobie spokój. Jesteśmy po prostu Ralph i Dolcy. Mam nadzieję, że Jane będzie cię tu często przywozić. Dziękuję. Dom taki pusty, gdy odeszli chłopcy. Dlaczego mnie nie posłuchasz? Przenieś się do nas, mamo. Mamy tyle pokoi, będziesz jak u siebie, ale bez moich przyjaciółek. Zresztą już widzę, jak Odra mnie wyczekuje. Miałem nadzieję, że zakopałyście topór wojenny, mogłabyś jej pomóc. Byłam przeciwna jej pracy. To było dawno. Jesteś teraz wspólnikiem Freda Harley'a. Powinna rzucić robotę. Mówi, że dla Christy. Christy. Nic tylko ona. Kiedy ona zacznie myśleć sama o sobie? Dobrze. Dziękuję.
Niepokoję się o jej zdrowie, Gwen. Coraz więcej choruje. Sama wiesz, ile godzin spędza w szpitalu. Wiem. I podejmuje się nowych zajęć. A myślisz, że gdy wraca do domu, zadowala się gotowaniem? Wyciąga maszynę do szycia i siedzi przy niej nocami. Nie myślałam, że jeszcze i to. Na jakiś czas przestała, ale Christina wynajęła droższe mieszkanie. Podobno z bogatą koleżanką. Tak, ale od rana legała, aby płaciła za siebie. Wciąż jej coś posyła ekstra na wycieczki i materiały i Bóg wie na co. Ja pracuję całe dnie. Niewiele mogę jej ulżyć. Wiem. Gdyby się dowiedziała, chyba bym nie udusiła. Może ciebie posłucha. Wątpię. Jesteś przecież jej cholerną przełożoną. Nie możesz jej zakazać? Sorry. Daruj. Hello, Christy. Witaj, Christy. Jak się cieszę, że mogłaś przyjść. Jenny jest na tarasie. Co za wspaniała sukienka. Gdzie ją kupiłaś? Sama uszyłam. Powinnam się domyślić. Może zaprojektowałabyś jedną dla mnie? Oczywiście, jeśli poczeka pani do końca roku. Urządzimy pokaz dla moich przyjaciółek. Uwielbiają nowości. Nie uważasz, Candido? Co takiego, kochanie? Christy osobiście wymalowała materiał. Czy to nie jest nadzwyczajne? O, przepraszam. Christina Crowther. Pani Candida Sutherland. Bardzo mi miło. Zostaw to, kochanie. Jest późna noc. Nie mogę. Jesteś ledwo żywa. Oboje z Gwen nastajecie na mnie. Muszę to skończyć. Obiecałam pani łeb na jutro. Jak często spotykasz się z wyborcami, Miles? Nie tak często, jak bym chciał. Jestem uwięziony w parlamencie. Tak, czytałem sprawozdanie. Twoje wystąpienie w debacie głównej. O, Christina. Pięknie wyglądasz. Poznaj pana Milesa Sutherlanda. To Christina Crowther, koleżanka Jane z Akademii. Dzień dobry. Zauważyłem, gdy tylko pani weszła w tej ślicznej... Nie wiedziałam, że jest pan Amerykaninem. A ja myślałem, że akcent już nie zdradza. Słyszałem, że wyjeżdżasz w plener. Tak, w okolice jezior. Brakuje mi obrazów do portfolio. Christina zamierza zostać sławną pejzażystką. I nie mówię tego, żeby jej sprawić przyjemność. Sam zobacz, Miles. Namalowała go na nasze srebrne wesele. Piękne. Ralph, mógłbyś podejść? Przepraszam, jestem potrzebny żonie. Ma rację, piękny. Dziękuję. Doskonałe światło. Światło jest doskonałe chwilami. Czasem widzisz zwykły pejzaż. Aż tu nagle zmienia się światło i oto ten moment. Trzeba malować. Dlatego jadę do Yorkshire. Tam jest niezwykłe światło. Mieszkam w Suffolk. Uważam, że też mamy doskonałe światło. Constable też tak uważał. Wierzę, że powiedzie się pani jak jemu. Upłynie sporo czasu. On miał 39 lat, gdy sprzedał pierwszy obraz. Nie musi tak być. Mogę prosić o zaproszenie na pani pierwszą wystawę? Chciałbym mieć wczesną Christinę Crowther. Miles, zgadnij, kto przyszedł. Rolly Frenchman Brun. Nie widzieliśmy go od dawna. Moja żona Candide, a to mądre, młode dziewczę, które maluje sobie suknię. Już się poznałyśmy. Chodź, przywitaj się. Przepraszamy. Mówiłem poważnie o zaproszeniu. Tu jesteś, witaj. Co się stało? Bujasz w obłokach. Good morning, sister.
Dzień dobry, siostro. Siostro, wszystko dobrze? Tylko usiądę. Zapalenie płuc? Całkiem się zapracowało. Wiem, nie daję sobie nic powiedzieć. To bardzo groźne. Powinieneś zadzwonić do Krystyny. Nie martw się. Jestem, kochanie. Proszę, nie. Co nie? Nie mów Krystynie. Pojadę na wschodni brzeg, za jeziora. Namaluję morski pejzaż. Nie martw się. Przyślę ci moją część. Dajże spokój, wcale nie musisz płacić. Muszę. Nie widziałam większego uparciucha. Jeśli to do mnie, to już wyjechałam. Nawet jeśli to Phil, zwłaszcza on. Nie mam czasu na randki. Hello. Oh, hello. How are you? Co słychać? Yes, she is. Tak, jest. Oh, hang on a minute. Chwileczkę, już ją wołam. Christy? It's your father. Twój tata. Witaj, tato. Jak się teraz czuję? Na pewno jej się polepszy, gdy cię zobaczy. Pojedziemy prosto do szpitala. Nie ruszaj się. Mówiłam, żeby ci nie mówili. Nie darowałabym im. Twoje obrazy. Nie przejmuj się. Nauczyciel uważa, że mam wymagany komplet. Praca na pierwszym miejscu. Wyzdrowieje, prawda, tato? Jestem pewien, że ledwie stanie na nogi, znów rzuci się do pracy, aż doprowadzi się do grobu. Dlaczego? Czemu ona to robi? Ty mnie o to pytasz? Od chwili, gdy się urodziłaś, tyra, oszczędza, poświęca się bez wytchnienia, zaniedbuje nas. Dosłownie wszystko dla ciebie. A ty siedzisz tu i spokojnie pytasz, dlaczego to robi. Czas, żebyś wracała do Londynu. Dopóki nie wyzdrowiejesz. Już sobie radzę. Cudownie, że tu byłaś, ale nie możesz zarywać studiów, szczególnie przed końcem. Mówię ci. Nie wolno ci myśleć o czym innym. Daruj, że ostatnio nie byłam zbyt miła, Jenny, ale próbowałam uporządkować myśli. Zdecydowałam rzucić malarstwo. Co? Nie mówisz poważnie. Tak. Nie pozwolę ci. Nie próbuj nawet. Podjęłam decyzję i nikt mnie nie powstrzyma. Dlaczego? Jesteś najlepsza z nas. Bo moja matka przepłaca to życiem. Mówiłaś, że wraca do zdrowia. Tak, ale gdy znów rzuci się w wir pracy, wykończy się. A to wszystko dla mnie, Jane. Jaka byłam głupia. Skąd niby pochodziły te wszystkie pieniądze? Wszystko, co mam, zawdzięczam jej. Nie mogę dłużej patrzeć, jak się dla mnie zabija.
Nie widziałaś, gdzie leżała chora. Ma zaledwie 40 lat. Powinni z tatą cieszyć się życiem, a nie poświęcać wszystko dla mnie. Rzuceniem malowania jej nie pomożesz. Potrzebuje pieniędzy, dużo pieniędzy. Chcę jej odpłacić za wszystko, co dla mnie zrobiła, za wszystkie lata, które mi poświęciła. Zapewnić jej luksusy, jakich nigdy nie miała. Jak zamierzasz zdobyć takie pieniądze? Chciałabym zająć się projektowaniem sukien. Jakaś nowa przygoda? Pani nasunęła mi ten pomysł. Podziwiała pani moją suknię malowaną ręcznie, pamięta pani? Jak mogłabym zapomnieć coś tak ślicznego? Powiedziała pani wtedy, że gdybym przygotowała pokaz, całą kolekcję nabyłyby pani przyjaciółki uwielbiające nowinki. Żartowała pani wtedy? Chyba nie, mamo. Skądże? Krystyna przygotowałaby specjalny pokaz sukien. Ty zaprosiłabyś grono swoich bogatych dam. Zakupiłyby nie jedną. Każda z niepowtarzalnym wzorem ręcznie malowanym. Co powiesz? Kiedy suknie mogą być gotowe? Dobre matczysko, wiedziałam, że pomoże. Dobry początek, ale żeby rozkręcić interes, trzeba mieć kapitał, Jenny. Potrzebny lokal, a także co najmniej dwie szwaczki. Wystarczyłoby 5000 funtów? Mogę ci pożyczyć. Babcia zostawiła mi 5000 gniją w banku, zarabiając grosze. Nie odważyłabym się od ciebie pożyczać, ale ja nalegam. Szczerze, nie mogę. Nie pora na dumę. Chcesz coś osiągnąć? Pomyśl o mamie. Nie wiesz, jak ci jestem wdzięczna. Ależ proszę, partnerko. I co powiesz? Przy King's Road. Nie może być lepiej. Na zapleczu mogłybyśmy mieć biuro, a pokój przyjąć tutaj. A dlaczego pracowni i przymierzalni nie umieścić na górze? Właśnie. Jedno mnie wciąż niepokoi. Co takiego? Jak ja jej to powiem? Że po prostu rzuciłaś malowanie. Załamie się. Przecież robisz to dla niej. Nie mogę jej tego powiedzieć. Najlepiej nic chwilowo nie powiem. Niech myśli, że nadal zajmuję się malarstwem. A z czasem powiem, że już się mogę sama utrzymać. Jesteś zupełnie zdrowa? Tak lekarz powiedział. Dam ci jedną popołudniową zmianę. Żadnych dodatkowych godzin. Choć będzie nam ciebie brak, bo nikt tak nie umie dbać o dzieci jak ty. Zaczynam za tydzień. Biegnę. O, Krystyna. Dzień dobry, Lady Terwers. Cieszę się, że się podobała. Na kiedy by pani chciała? Teraz jest bardzo zajęta. Dwa listy, jeden z Australii, drugi od Christy. Ustalmy priorytety. Moi bracia pisują tylko o owcach. Pisze, kiedy przyjedzie do domu? Co to? Odsyła mój przekaz. Sprzedała dwa obrazy. Nie. Tak. Śnieżny krajobraz i ten z Liliami. To świetnie. Do domu, dziewczyno. Wiesz, ile pracujesz? Muszę to skończyć. Ja daję radę tylko 8 godzin. Jak ty to wytrzymujesz? Mam to po mamie. Co masz jej zamiar powiedzieć? Nie wiem.
Nie możesz w nieskończoność ukrywać, co naprawdę sprzedajesz. Wiem. Zamierzałam im powiedzieć, gdy byłam tam na Wielkanoc, ale oboje byli tak ze mnie dumni, że nie miałam serca. Nie zwlekaj zbytnio, żeby nie przeczytali czegoś takiego. Na horyzoncie młoda projektantka mody wyczarowująca wieczorowe suknie dla gwiazd z Broadwayu. Nie zapyszaj. Wiesz, że może się nie udać. Na pewno, a panna Bowling oszalała na widok sukni, którą zaprojektowałaś ciotce. Skoro mowa o prasie, widziałaś dzisiejsze gazety? Nie mam czasu na prasowe plotki. Miles Sutherland zaprzeczył plotkom, że są w separacji z Candy. Poznałaś ich, prawda? O tak. A są w separacji? Kto to wie? Ale ona bardzo wspiera kampanię Milesa. Gdy go poznałam, prosił o zaproszenie na moją pierwszą wystawę. Tylko tyle. Nadal chcę choć trochę pracować, mimo że Krystyna sama sobie radzi. Ty naprawdę nie musisz. Przyjemnie móc pomagać. Mam inny pomysł. Czemu z Vincentem nie wyjedziecie na kilka dni? Do Londynu? Nie widzieliśmy jej wieki. Ona jest zbyt zajęta, żeby tu przyjechać. Dlaczego nie mamy jej zrobić niespodzianki? Nie wypada jej tak nachodzić. Dlaczego? Uwielbia niespodzianki. Nie zatrzymamy się u niej w hotelu. Już widzę jej twarz, gdy zobaczy nas pod drzwiami. Mama? Tatuś? Co wy tu robicie? Chcieliśmy ci zrobić niespodziankę. Wzięłam wolne w szpitalu. Wynajęliśmy hotel. To świetnie, wchodźcie. Nie. Poczekajcie, wezmę płaszcz i zabiorę was na obiad. Nie przyjechaliśmy na frykasy, a do ciebie. Cóż, proszę, wejdźcie. Jak tu pięknie. Nie mogę się doczekać. Opowiadaj. Może usiądźcie, podam coś do picia. Mam ci pomóc? Nie, tato, poradzę sobie. Skończyłaś jakiś nowy obraz? Od czasu, gdy pisałaś? Niestety nie. A co z wystawą? Są jakieś szanse? Myślałam, że go sprzedałaś. I śnieżny pejzaż. Nie mówiłaś, że ten też ktoś zakupił? Mówiłam. To co one tu robią, skoro zostały sprzedane? Okłamujesz mnie. Nie chciałam, żebyście się dowiedzieli w ten sposób. Więc z czego ty żyjesz? Z czego płacisz rachunki? Lepiej powiedz wszystko, co tu się dzieje. Nigdy nie chciałam was okłamywać. Po prostu brakowało mi odwagi, żeby się przyznać. Do czego? Czekamy, Krystyno. Rzuciłam malowanie. Stało się to pół roku temu. Nie wierzę. Uznałam, że szkoda wysiłków. Postanowiłam zarabiać, przestać być zależną od was. Otworzyłam własną firmę. Jestem teraz projektantką mody i dobrze sobie radzę. Nabyłam lokal w Chelsea. Porzuciłaś sztukę dla sukien? To nie tak. Suknie, które wykonuję. Porzuciłaś dany ci dar. Dla pieniędzy? Mama, to nie jest tak. Opanuj się. Gdy pomyślę, co robiłam, żeby dać jej szansę, wyrzekłam się naszego życia. Vincent, tak cię przepraszam. Zawsze ona była na pierwszym miejscu. Chodźmy, Audra. Tato, proszę, zaczekaj. Daj spokój z tatą. Chodźmy, kochani. Spójrz, co zrobiłaś matce. Mamo, spróbuj zrozumieć. Zrozumieć? Ja ci nigdy nie wybaczę. Jestem pewna, że się pogodzi. Nie widziałaś jej twarzy.
Gdzie się zatrzymali? Nie wiem. Zadzwonisz do niej jutro. Niech się z tym prześpi. Na pewno nie będzie tak źle. Ponad 20 lat poświęceń. Tato, muszę z nią porozmawiać. Poproś, żeby podeszła do telefonu. Przekonaj ją. Dobrze. Wobec tego jadę do Anglii, zaraz. Witaj, tato. Obawiam się, że tracisz czas, kochanie. Gdzie ona jest? Wybrała się do Gwen na cały wieczór. Czemu mnie unika? Daj jej trochę czasu. Teraz nie ma co próbować. Powiedziałeś, gdy była ciężko chora, że poświęciła wszystko dla mnie. Chciałam jej to wynagrodzić. Christine, gdybym tylko wiedział... Nie powiesz jej, prawda? Obiecaj. Jeśli dowie się, że robię to dla niej, nie pogodzi się. Będzie nalegać, żebym wracała do malarstwa. To na pewno. Jeszcze będzie ze mnie dumna. Nic mnie nie powstrzyma. Jenny, wiesz, co pomyślałam? Że powinniśmy iść na całość. I to od zaraz. Nie mów czegoś takiego, gdy mam szpilki w ustach. Dobrze nam idzie, ale powinniśmy co najmniej podwoić sprzedaż sukien, a żeby je wyprodukować, potrzebujemy więcej personelu, a także nowego lokalu, najlepiej na West Endzie. Wysoko mierzysz. Pisze, że rozwijają interes. Zamierzają kupić nowy lokal, powiększyć personel. Dlaczego jej nie wesprzeć? Nie powiesz, że się cieszysz? Jeden obraz na letniej wystawie znaczyłby dla mnie dużo więcej. Taksi dla Sutherlanda. On wie dużo o świetle. Witam. Miles Sutherland. Poznaliśmy się w Harley. Witam. Minęły prawie 2 lata, a ja wciąż czekam na zaproszenie. Porzuciłam ostatecznie malarstwo. Dlaczego? Miała pani wielki talent. Zajęłam się interesami. Jestem teraz projektantką mody. Właśnie oglądam mój nowy lokal przy Brooklyn. Została pani znaną projektantką. Nie narzekam. Pewnie dużo więcej dowiedziałbym się o pani, gdybym czasem odrywał nos od polityki. Jest pan teraz w gabinecie cieni? Pani, widzę, ma czas na gazety. Słyszałam też wywiad w radio. Mam pilne spotkanie. Co z zaproszeniem na pokaz? Interesują pana stroje? Pani mnie interesuje. Dzień dobry, witam w nowym salonie Christina. Porozmawiacie sobie później. Teraz chciałam wam przedstawić moją partnerkę,
Jane Sedgwick. Miło was tu zobaczyć. A także Lucy James, która będzie szefową pracowni. Oraz Giselle Roux, stylistkę. Mam nadzieję, że będziecie zadowolone, co jest bardzo ważne. Nauczycie się też pracować w zespole, a z waszą pomocą, Jane i ja, będziemy mogły zrealizować nasz ambitny plan, czyli dowieść, że angielskie panie znają się na modzie, że nie tylko paryżanki potrafią zadawać szyku. Stworzymy tu nowy styl, świeży, lekki, podniecający i typowo angielski. Słyszałam, że Christina ma w tym tygodniu pierwszy pokaz kolekcji. Tak. I ty nie jedziesz? Vincent coś ci mówił? Nie. Christy do mnie napisała. Dla niej to bardzo ważne, żebyście wy byli. To wyjątkowa okazja. Podziwiać paradujące modelki. Jej przyszłość zależy od tego, jak zostanie przyjęta. Nie po to poświęciłam swoje najlepsze lata, żeby została uznaną krawcową. Gdy pomyślę, co dla niej zrobiłam. Dla niej? Czy aby nie dla siebie? Nie mogłaś iść w ślady ojca, to uznałaś, że ona to zrobi. I powinna była. Zmarnowała wszystko. Skąd wiesz? Nie zadałeś sobie nawet trudu, by poznać jej obecną pracę. Na litość boską, Audrey. Odrzuć wreszcie pychę. Najwspanialszym gestem rodziców wobec dzieci jest otworzyć przed nimi drzwi i pozwolić pójść własną drogą. Nie możesz układać jej życia. Zaproszenie dla państwa Krauter na prywatny pokaz nowej kolekcji Linia Kwiatów. Styczeń 1956 roku. Proszę, mamo, przyjedźcie. Uważajcie na suknie, dziewczęta, i włóżcie je właściwie. Oczywiście, panu Krauter. Zrobię to sama, nie martw się. Zajmij się tym. Doskonale wykończone. Brawo, Lucy. Christy, dla ciebie. Od kogo? Od Milesa Sutherlanda. Nie mógł przyjść osobiście, wyjechał z delegacją. Nie wiedziałam, że go zaprosiłyśmy. Wpadłam na niego parę miesięcy temu. Powiedział, że byłby zainteresowany. Nie on jeden. Wciąż ktoś dzwoni. Żadnej wieści od mamy? Nie. Miałam nadzieję, że ciotka Gwen ją namówi, ale nie. Mama! Tak tęskniłam. Ja też, mamusiu. I za tobą, tato. Dziękuję, że jesteście. Teraz wiem, że wszystko się uda. Nina w czarnej, rozszerzonej sukni. Rękaw 3/4, długa spódnica. Wielki kołnierz zdobiony liliami. Obszerny kapelusz.
A oto suknia wieczorowa z trenem malowanym ręcznie w róże i liście. Dziękuję. Za naszą Christie. Była gwiazdą wieczoru. Nie mogłam uwierzyć. W Mirror nazwali ją odkryciem sezonu. W The Mail napisali, że stawiają ją tuż pod wieżą. Ma zamówienie z Paryża, Nowego Jorku i Bóg wie skąd. Naszą małą Christinę. Trudno uwierzyć. Przejrzy pani pocztę? Tak. Yes. Right. Put him through. Miles, hello. Witam, Miles. Thank you. Dziękuję. Yes, I have been pretty. Byłam zapracowana. I was sorry too, but. Też mi było żal, ale dzięki za piękne kwiaty. Jak podróż? Oh, good. Dobrze. Lunch? Lunch? Yes, that would be lovely. Tak, cudownie. Christine pytają. When were you thinking of? To jak myślisz, kiedy? No, I'm afraid I'll be. Niestety, Paris, będę wtedy w Paryżu. No, business. Nie, w interesach. For a fortnight. Za dwa tygodnie? All right then. Dobrze. Yes, that would be lovely. Thanks. Cudownie. Thanks. Jeszcze raz dziękuję za kwiaty. Bywaj. To był Miles Sutherland. Zapraszam na lunch. Dobry wieczór, pan Crowther. Są jakieś wiadomości? Nie, proszę pani. Christina. Christina? Miles. Co ty tu robisz? Witaj. Gdy spędzam weekend w Paryżu, zatrzymuję się zawsze w Rafaelu. Co za zbieg okoliczności. Tak. To nie przypadek, prawda? Nie. Jak mogłem czekać aż dwa tygodnie, żeby zjeść z tobą kolację? Mamy stolik o 8:00. Zamierzam też wprowadzić nową linię perfum, moich własnych. Daleko zaszło dziewczę, które poznałem w posiadłości w Hadley. Chyba tak. Powiedz, też załatwiasz jakieś sprawy? Nie wpadłeś chyba do Paryża tylko, żeby zjeść ze mną kolację. Dlaczego nie? Nie przestaję o tobie myśleć. Więc tak było najprościej. Przecież mogłam być umówiona z kimś na ten wieczór. To zaprosiłbym cię na kolację jutro czy na niedzielę. A gdybyś miała inne plany, poprosiłbym cię o spacer, lunch czy spotkanie w parku. Byłbym nieustępliwy. Słyszałam, że niepokoisz rząd. Cóż, taka jest rola opozycji, denerwować rządzących. Ja niepokoję się o siebie. Nie ma potrzeby. Pragnę cię.
Jak wygląda twój dom? Jest wielki, bez specjalnego stylu, w dolinie. Należał od wieków do rodziny Candidy. Podobnie jak Haiklu. Co to jest Haiklu? Dom, w którym dorastała moja mama, aż do śmierci jej własnej matki. Po czym i ona, i jej bracia stracili wszystko. To dom, który tchnął miłością. Mama pokazała mi go raz, gdy byłam mała, nie w środku. Siedziałyśmy z dala. Ja malowałam, a ona opowiadała o swojej młodości. Wciąż nie wiem, czemu przestałaś malować. Brakuje ci tego? Tylko gdy widzę takie widoki. Ale zdecydowałam i nie oglądam się wstecz. Tak jest dobrze. Nie każdy urodził się Turnerem czy Monetą. A ja na pewno bym ich nie przerosła. Lubisz projektować? Tak, to fantastyczne. Śmieszne, ale lubię też handlową stronę przedsięwzięcia. Te zamówienia, dostawy. Trzyma w napięciu cały czas. To jak polityka. Ty też zmieniłeś zainteresowanie. Nie byłeś adwokatem? Ralph Sedgwick ci o mnie mówił? Poczytałam o tobie nazajutrz, jak się poznaliśmy. Więc urodziłeś się w Bostonie. Skończyłeś Harvard. Miałeś stypendium w Oksfordzie. Dostałeś obywatelstwo angielskie w 1938. Zostałeś adwokatem, a po wojnie zająłeś się polityką. Christine, kocham cię. Tak, walczyłem, a potem odkryłem politykę i zawładnęła całym moim życiem, aż do teraz. To prawda, co powiedziałem, Christine. Kocham cię. Ja ciebie też. Nie wiem, do czego nas to doprowadzi, ale wiem, że oszalałem. Co w tym złego? Candida nigdy nie da mi rozwodu. Dlaczego? Kto to wie? Nie przepada za mną, ale też nigdy mnie nikomu nie odda. Mnie to nie przeszkadza. Kiedyś zacznę. Na pewno nie. Bylebym tylko mogła cię widywać. Musimy być bardzo ostrożni. Jeśli dowie się Candida albo prasa, ukrzyżują nas. Nie dowiedzą się niby jak. Zniszczą wszystko. Będę musiał składać dementi. Dobrze. W takim razie zachowajmy to w tajemnicy. Nie wiesz, jakie to będzie trudne. Takie życie to nie jest żart. Nie ja tu decyduję. Przysłano wcześniej, bez wizytówki. Ale kwiaty same mówią. Miles Sutherland? Przyleciał do Paryża w ubiegłym tygodniu tylko, żeby mnie spotkać. Od tego czasu dzwoni każdego dnia. Nie próbuj mi go odradzać, już za późno. Bardzo się kochamy. Będę się z nim spotykać bez względu na to, co powiedzą inni. Będziemy bardzo dyskretni. Ty też nie piśniesz słowa. Jak ja tęskniłem, ja także. Janie nie będzie? Obiecała wrócić dopiero w sobotę wieczorem. Wie o nas? Domyśla się. Ale nie bój się. Przyrzekła dyskrecję. Ja też nie zamierzam nikomu mówić, nawet rodzicom, chociaż chętnie krzyczałabym na cały głos. Ja też. Ludzie zauważają, że się zmieniłem. Nie mogę przyznać dlaczego. Dotrzymamy tajemnicy.
Gdzie będziemy się ukrywać? Tutaj, do czasu. Ale uważam, że byłoby ciekawiej spotykać się na zewnątrz, może w Paryżu. Moglibyśmy wynajmować za każdym razem inne hotele. Byłoby cudownie, aż przyłapałby nas jakiś paparazzi. Wtedy prasa miałaby uciechę. Musimy mieć gdzie wyjeżdżać. Pomyślę o tym. Wesołych świąt. Prześliczny. Chciałbym cię obdarowywać przy wszystkich. Nic nie poradzimy. Gdyby nie chłopcy. Wiem. Kocham cię. Ja też mam dla ciebie prezent. To obraz, prawda? Jeden z twoich. Sam zobacz. To Lilię w Hadley. Zawsze go podziwiałeś. Twój ulubiony. Dlatego, że tam cię poznałam. Chciałam, żeby ci mnie przypominał. Nie mów tak. Nie widzimy się po raz ostatni. Wesołych świąt. Gdzie śnieg? Nadciąga. Zapomnieliśmy o wróżbie, kto ciągnie. Daj mamie. Mamo, ty i Krystyna. Za stara jestem na wróżbie. To Loretta. Dobrze, wygrałaś. Szczęście do szczęśliwych. Teraz życzenia. Dalej, Christy. Pomyśl o czymś najpiękniejszym w świecie. Pora, żebyś mi powiedziała o czym? O mężczyźnie, o którym nie przestajesz myśleć. Jest ktoś, prawda? Tak, jest. Domyśliłam się, żonaty? Skąd wiesz? Zakochani nie spędzają świąt osobno bez przyczyny. Gdy byłam młoda, zastanawiałam się, czemu wujek Peter nigdy nie był z nami w Boże Narodzenie czy Wielkanoc i dlaczego mama bywała smutna. Dostanie rozwód? Nie. Ona mu nie da. Nie ciągnij tego. Jestem szczęśliwa nawet tak. Teraz może. Ale to nie ma przyszłości. Zobacz, co się stało z moją matką. Całe życie z wujkiem Peterem, a w końcu została z niczym. Daruj, że się spóźniłem. Posiedzenie się wlokło, mój okręg wyborczy. Niewiele możesz odpocząć. Odpoczywam przy tobie. Jesteś moim wytchnieniem. Mam dla ciebie prezent. Wciąż mi przynosisz prezenty. Miles, załóż. Nie ta ręka. Chociaż tak, skoro nie mogę oficjalnie.
Co się stało? Nie zamierzałam ci dziś mówić, bo jesteś zmęczony. Jestem w ciąży. Christine, tylko nie to. Nie cieszysz się? Ależ tak. W innych okolicznościach szalałbym z radości. Ale tak? Zdaję sobie sprawę, że dziecko skomplikuje nam życie. Christine, to niemożliwe. Nikt się nie dowie, że jest twoje. Nie da się tego ukryć. Już widzę te nagłówki w prasie. Nie chcę się go pozbywać. A myślisz, żebym ci pozwolił? To co ja mam robić? Co my mamy robić? To nasze dziecko. Muszę porozmawiać z Candidą. Myślisz, że zmieni zdanie? Będzie musiała, prawda? Nowy Jork? Lista naszych klientów z Ameryki wciąż rośnie. Na pewno docenią nasz salon w Nowym Jorku. Trzeba dokładnie sprawdzić możliwości. Pomyślałam, że jedna z nas powinna tam wyjechać. Będę mogła odmówić? Ja naprawdę nie mogę. Bo Miles... Sprawa poważna? Coraz bardziej. Nigdy nikogo dotychczas tak nie błagałem. Nie tylko odmówiła, ale zaczęła straszyć, że zadzwoni do prasy, jeśli jeszcze raz wrócę do sprawy. Ona wie, że nie mogę od niej odejść, żyć z tobą oficjalnie. Jestem osobą publiczną. Tak, to niemożliwe. Często myślałam, jak to będzie, gdy usłyszę o pierwszym wnuku. Mamo, proszę. W każdym razie nie zamierzasz usunąć ciąży. Nigdy. On także. On niewiele ma do powiedzenia. Nie jego wina, że nie może dostać rozwodu. To ona jest samolubna. Kto wie, co ona przeżywa? Zaczynam żałować, że ci powiedziałam. Spodziewałam się wsparcia, nie oskarżeń. Urodzisz więc dziecko. A co z twoją karierą? Myślę o wyjeździe. Gdzieś, gdzie mogłabym pracować. Może do Francji. Tam mogłabym urodzić. A on przyjeżdżałby od czasu do czasu. Ty i tata także. Co to będzie za życie? Nie widzę innego wyjścia. Jest jedno. Nie, Odro. To jedyne wyjście. Nareszcie jesteś wolniejsza, możesz odetchnąć po latach. To nasz wnuk. Gotów jestem pomagać. Czasem moglibyśmy zajmować się dzieckiem. Cieszyłbym się tak jak ty, ale poświęcić cały nasz czas to bez sensu. Poświęcić znów kolejne 20 lat? Ona też tak powiedziała. Byłoby ci przecież trudniej, byłaś wtedy młodsza. Ale teraz nie musielibyśmy się liczyć z groszem. Nie musiałbyś rzucać pracy, a ja przyjęłabym kogoś do pomocy. Znam cię. Urobiłabyś sobie ręce i zaplanowała mu przyszłość w detalach. Pani Crowder? Dr. Benson? Yes. How is she? Co z nią? Szybko z tego wyjdzie. Rany są płytkie, zadrapania, siniaki. Wie pan, że była w ciąży?
Mamo, już go nie ma. Czemu nie powiesz, że to lepiej, że problem z głowy? Przestań. Rozumiem, jak to jest. Dlaczego mi nie powiedziałeś? Jak mogłam? Byłeś w domu albo w swoim okręgu. Może miałam powiedzieć Candidze. Mogłaś zostawić wiadomość sekretarce. I co, przyjechałbyś do szpitala? Cóż, ja... Przysłałbyś kwiaty. Nie potrzebowałam kwiatów. Potrzebowałam... Tak mi przykro. Pragnąłem tego dziecka tak samo jak ty. Dobrze wiesz. Pamiętam tamtą pustkę. Wiem. Ja przynajmniej trzymałam Alfreda. Widziałam go. Krystynie została tylko pustka. Tak mi dobrze, gdy jestem z tobą. Bardziej niż kiedykolwiek czekałam na ciebie. Ja też. Ale wiesz, musimy być bardziej ostrożni. Widziano nas razem. Kto? Kolega z klubu. Przejeżdżał obok. Kiedy nas widział? Gdy wyszliśmy z pubu. Nie można nawet wypić razem drinka? Chyba nie. Wielka szkoda, że nie mogę być niewidzialna. Pamiętasz? Ostrzegałem cię, że takie życie to nie zabawa. To nasza rocznica. Pomyślałem, że ucieszy cię śniadanie do łóżka. Kochana, nastawiłem naszą ulubioną płytę. Zaczynasz być romantyczny na stare lata. Nie taki stary. To już naprawdę 30 lat. 31. Nie. Tak, zobacz. Sierpień 927, 37, 47... Kto to tak rano? Listonosz? Pan Krauter? Pański nowy samochód. Kluczyki? I niezbędne dokumenty. Pomylił pan adres. Na pewno nie. Proszę. Może to wyjaśni. Mamie i tacie z okazji rocznicy ślubu, z miłością, Krystyna. Nie wzięłaś okularów? Nie potrzebuję. Co? Wyglądasz tak młodo jak dziewczyna, którą kiedyś poznałem. Dziękuję, że wytrzymałeś ze mną te wszystkie lata. Czasem ledwo sama ze sobą wytrzymywałaś. Wspominki starych małżonków. Tak, mieliśmy wzloty i upadki. Pamiętasz, jak postanowiłaś mnie opuścić?
Szczęście, że tego nie zrobiłam. Nie byłoby Christiny, gdybyś odeszła. Miło byłoby wejść do galerii sztuki na wystawę. Myślisz, że ja bym nie chciał? Tak mi ciężko, że nie mogę z nikim o tobie porozmawiać. Przygnębiające tak dla ciebie, jak i dla mnie. Żeby choć Jane tu była. Ona o nas wiedziała. Teraz jest w Stanach. Przestańmy się użalać. I tak nie ma wyjścia. Wiem. Do następnego weekendu. Tak. Baw się dobrze w Suffolk. Jeszcze nie powiedziałaś, czemu nie mogłaś przyjechać na wieś. Nie tyle nie mogłam, co nie chciałam. Postanowiłam wyjechać. Do Ameryki, pomóc Jane w interesach. Zamierzam wyjechać na co najmniej rok, ależ nie. Rok? Dlaczego? Po prostu muszę. Nie mogę tak dłużej żyć. Proszę, nie dotykaj mnie. Posłuchaj. Nie dlatego, że już cię nie kocham. Przeciwnie, z każdym dniem kocham cię bardziej. Ale miałeś rację. Przestało mi to wystarczyć. Może gdybym miała dziecko? Porozmawiam z Candidą jutro. Po co? Wiesz, że nie da ci rozwodu. Nie potrafię żyć bez ciebie. Potrafisz. Masz synów. Swoją polityczną karierę. Masz wszystko. Kocham cię. Ponad życie. Skoro tak, to pozwól mi wyjechać. Proszę. Gdybyście czegoś potrzebowali, dzwoń do Giselle Rue, jest szefową w Londynie. Możecie też korzystać z mojego mieszkania. Uważaj na siebie. Bywaj, tatusiu. Pisuj. Będziesz? Oczywiście, mamo. Nie martw się, będzie dobrze. Poradzi sobie. Mam nadzieję. To główny salon. Chyba niezły, co? Doskonały na przyjęcia. Nie, żebyśmy miały je zaraz wydawać. Chociaż może tutaj odnajdziesz siebie z dawnych czasów. Nie wiem, czy to kiedykolwiek nastąpi. Mam jedynie nadzieję, że w ogóle jakoś się pozbieram. Spójrz na to. To Jane przed statuą wolności. A to
Ich nowy salon przy 5 Avenue. Olbrzymi. A jak Christina? Nic nie mówi. Wiesz? Chyba zaczynam przychodzić do siebie. Doprawdy? Pierwszy raz przespałam noc bez płaczu. To najwspanialsza nowina od miesięcy. Nie wierzę, że wyleczę się z niego kiedykolwiek, ale zacznę chociaż być lepsza dla ciebie. Na początek przygotujesz mi urodzinowe przyjęcie. Pozwolisz? Alex Newman. Poznaliśmy się już. O tak. Daruj, nie nauczyłam się jeszcze jak wy zapamiętywać imię. Twoje trudno zapomnieć. Jest na ustach całego miasta. To ty pomagałeś Janie, gdy tu przyjechała? Przedstawiłem ją paru osobom. Mówiła, że zamierzasz otworzyć salon Christina. Tak, za jakieś 6 tygodni. To znaczy, że tu zamieszkasz? Raczej nie. Wyznaczyłam sobie jeden rok na rozwinięcie interesów. Ty masz dużo większe możliwości. W Nowym Jorku sprzedasz 2 razy tyle, co w Londynie. Może będę pomieszkiwać raz tam, raz tu, ale moim stałym miejscem będzie Anglia. Wiem, jak się czujesz. Znam piekło rozłąki. Jenny ci powiedziała? Nie. Coś sam o tym wiem. Rozwiodłem się rok temu. My nigdy nie byliśmy małżeństwem. Nieważne, czy masz obrączkę, czy nie. Tak się zdaje. Właśnie ma. Uświadomiłam to sobie chyba po stracie dziecka. Dotarło do mnie, że jeśli się od niego nie uwolnię, nigdy nie będę żyć normalnie. To niełatwa decyzja. Trudniejsza niż rzucenie malowania. Dlaczego ja ci się zwierzam? Bo ja ci o sobie opowiedziałem. Może przed obcym łatwiej się spowiadać. Chyba jednak nie jesteśmy już sobie obcy. Rozmawiamy. Może zjemy razem obiad? Albo wyjdziemy do teatru? Zdaje się, że nie jestem jeszcze gotowa na spotkanie z mężczyzną. A z przyjacielem? Vincent, listen to this. Tylko posłuchaj, Vincent, co takiego? Christine zaprasza nas do siebie na święta. Do Ameryki? Na jej koszt. Jej londyńskie biuro wszystko załatwi i nie chce słyszeć o odmowie. Będzie musiała. Nie mogę tak wszystkiego rzucić. Jakoś sobie bez ciebie poradzą. Mamy, nie mogę tak zostawić. Jest przecież Loretta. Odra, nie uśmiecha mi się tam jechać. Nie przepadam za Jankesami. Bo masz złe wspomnienia z wojny? Dlaczego od razu nie powiesz, że nie chce ci się wychylać nosa poza Anglii? A co dopiero z Anglii? Nieprawda. Już Londyn to dla ciebie zagranica. Zapominasz, że służyłem w marynarce, podróżowałem. Zgoda, ale nie zamierzam czekać na 3. wojnę światową, żeby polecieć do Ameryki. Mamo, nie mogę uwierzyć, że tu jesteście. Za nic byśmy się tego nie wyrzekli. Niezupełnie. Jak się masz, skarbie? Mogę zająć się bagażami? Darujcie, zapomniałam z wrażenia, to Alex Newman. Bardzo mi miło. Nam również. Zatańczysz, tatusiu? Szalał w swoim czasie. W swoim czasie? Jeszcze dziś jestem lepszy od tych młokosów. Chodź, dziewczynko.
Rad jestem, że wreszcie się poznaliśmy. Christine tyle o was mówiła. Więc zna pan wszystkie sekrety? Może nie wszystkie, ale wiem co nieco. Podoba mi się ten Alex. Fajny gość, choć Jankes. Tato. Cieszę się, że ci się spodobał, bo zamierzam wyjść za niego. Będzie z nim szczęśliwa. Jest taki, jakiego bym jej życzyła. Obiecał mnie zabrać na mecz bejsbola. Zdawało mi się, że uważałeś bejsbol za sport mięczaków. Trudno to porównywać z piłką nożną, ale przy braku naszej ligi. Odprowadzę panią. Nie. Idźcie już na ten mecz. Wobec tego miłej zabawy. Pogadamy o weselu, to o wiele milsze. Szkoda, że nie widziałaś twarzy taty. Co ci jest? Nie mogę sobie z tym poradzić, mamo. Nie wyjdę za Alexa. Czarny koń brytyjskiej polityki. To dlatego? Już byłam pewna, że mam to za sobą. To tylko złe wspomnienia. Dużo więcej. Nie potrafię poślubić Alexa. Nie bądź śmieszna. Jak mogę, skoro wciąż kocham Milesa? Kochasz? Alexa też kochasz, prawda? Tak. Ale nie tak samo. Pozwól, że coś ci powiem. Nie każda miłość gwarantuje szczęście. Wasza polega na przyjaźni. Macie wiele wspólnego. Wspólne zawodowe pasje. Wiem, mamo. Będzie doskonałym mężem. W niego nie wątpię. Nie ufam sobie. Jeśli odwołasz ślub, to co dalej? Chcesz do końca życia opłakiwać mężczyznę, którego nigdy nie będziesz mogła poślubić? Czy ty, Alexandrze Newman, bierzesz tę oto Christine Edith Kelter za małżonkę i ślubujesz jej miłość, wierność i uczciwość małżeńską aż do śmierci? Czy ty, Christine Edith Crowther, bierzesz sobie za męża obecnego tu Alexandra Newmana i ślubujesz mu miłość, wierność i uczciwość małżeńską aż do śmierci? Ślubuję. Na znak wiary małżeńskiej załóżcie sobie obrączki. Zostaliście związani przysięgą małżeńską złożoną przede mną i tu zebranymi. Więc zgodnie z prawem stanu Nowy Jork ogłaszam was mężem i żoną. Christina wreszcie urządzona. Co teraz z tobą? Poświęcimy czas sobie? Cieszę się, że Christina dba o nas, ale nie potrafię być bezczynna. Chcesz wrócić do pracy? Byłoby inaczej, gdyby zamieszkali w pobliżu. Mogłabym zająć się wnukami. Cóż, myślę, że Gwen znajdzie ci jakąś pracę. Nie myślałam, że kiedykolwiek coś takiego powiesz. Widać, nie jestem takim upartym osłem, za jakiego mnie masz. Wyglądam jak balon. 3 lata później. Mówisz, że to 5 tygodni? Chciałabym, żeby tak było, że to owoc nocy poślubnej z Simonem. Co będzie, gdy się wyda, że my wcześniej powiedzą, że dlatego za niego wyszłam? Chcesz lemoniady? Proszę. Więc niech tak będzie. Dziecko poczęte w podróży poślubnej, jak należy. Mieliśmy zwlekać jak ty z Alexem? To już 3 lata. Ale próbowaliście? Owszem, wielokrotnie. Nie rozumiem. Nawet postanowiłam się przebadać.
Bałam się, że może nie będę mogła, wiesz, po tym wypadku. Ale doktorzy mówią, że nie mam powodów do obaw. Czytałam któregoś dnia o Sutherlandzie. W Time. Wielka kariera. Coś w tym stylu. Też czytałam. Dobry strzał, Bill. Dziękuję, kochanie. Jesteś przecież szczęśliwa z Alexem. Mogłabym nie być? Panie Newman, telefon. Pewnie Simon do mnie. Kto dzwoni? To z Anglii. Może w sprawie niespodzianki na urodziny mamy, mówiłam ci? Ależ tak. Ona wie? Nie. Wie tylko, że przyjeżdżamy za miesiąc. Reszta ma być wielką niespodzianką. Jak się czujesz w domu? Londyn nigdy nie był moim domem. Poczekaj, gdy tylko dotrzemy do Yorkshire. Wiesz, co pomyślałem? Poproszę twoją mamę, żeby mi pokazała okolice. Zajmę ją, żebyś mogła wszystko przygotować. Nie będzie mnie kilka dni. Przyjeżdża moja córka. Z Ameryki. Kiedy wrócę, chcę zobaczyć, jak wybiegasz mi na powitanie. Dasz radę? Nasz pierwszy dom, gdzie urodziła się Christina. Wiele mi o nim mówiła. Pot Lane. Dawne czasy. Kiedy jeszcze wierzyliśmy, że będzie pejzażystką. Dziwne. Jak to się wszystko układa? Jak przeszłość zostawia ślad na ludziach i małżeństwach. Nigdy go nie poznałaś? Milesa Sutherlanda? Nie, i całe szczęście. Wiem, że gdy wychodziła za mnie, wciąż go kochała. Teraz wierzę, że ma to za sobą. Też tak uważam. Choć nigdy nic nie mówi. Gdzieś w niej tkwi ta przeszłość. Czasem chętnie bym mu skręcił kark. Sometimes I'd like to wring his goddamn neck. Oh, Alex. Alex, tak mi przykro. I am sorry. Oh, don't get me wrong. Nie zrozum mnie źle. She's a marvelous wife. Jest doskonałą żoną. And I know she loves me. I wiem, że mnie kocha. But she's always holding a part of herself Może inne miejsce byłoby godniejsze na spotkanie, ale tu spokojniej. Piękne mieszkanie. Dziękuję. Wygodniej mi mieszkać blisko Westminster, skoro spędzam tu większość czasu. Wspomniała pani w liście, że ma problem i że byłbym w stanie pomóc. Tak, jest śliczny, prawda? Była dobrą malarką. Jak się ma na imię Christina? Wszędzie widzę jej imię. Na strojach, perfumach, okularach. W interesach wiedzie jej się doskonale. Szczególnie dzięki mężowi, który odpowiada za marketing. Tak, Ralph Sedgwick mówił, że wyszła za mąż. 3 lata temu. Mają dzieci? Jeszcze nie. Mają nadzieję. To tam ją pan poznał? W majątku Hadley? Pani wie? Zastanawiałem się. Z początku nie wiedziałam. Christine dużo o pani mówiła. Nie tak sobie panią wyobrażałem. Ciekawe jak. Potężniejszą. Z tego, jak wiele pani w jej życiu znaczyła.
Pana też inaczej sobie wyobrażałam. Domyślam się, co sobie pani o mnie myślała. Chciałbym panią zapewnić, że tęsknię za nią. Żadna mi jej nie zastąpi. Chcę, żeby pani to wiedziała. Cierpienie to kara za moją niewierność. Jaki jest jej mąż? To uroczy mężczyzna. Szczęśliwa? Nie w pełni. Dlatego napisałam do pana. Jaki on jest? To samotny mężczyzna. Ciągle kocha Christinę. Co mu powiedziałaś? Opowiedziałam mu o Aleksie. Że ona będzie jutro na lunchu w hotelu Horsgard. To zbyt ryzykowne. O, panna Crowther. Czy może pani Newman? Witaj. Pani stolik czeka, ale rodzice trochę się spóźnią. Nic poważnego, zostawili wiadomość. Przyjdą niedługo. Może podam drinka? Pozwól, że ja cię zaproszę. Witaj, Christine. Miles. Na zdrowie. Miło cię znów zobaczyć. Kawał czasu. Tak. Gratuluję sukcesu w Ameryce. Dużo osiągnęłaś. Ty także. Dowiaduję się, że wyszłaś za mąż. To dobrze, naprawdę. Miałaś prawo zerwać nasz związek. I grałem z ogniem. Było to zabawne, ale do czasu. Potem to dziecko. Nie mogłaś lepiej zdecydować. Wcześniej czy później zaszkodziłoby to każdemu z nas. Masz rację. Tak było najlepiej. A jak twoi synowie? Doskonale. Obaj są na uniwersytecie. A Candida? Zbliżyliśmy się. Chyba wszystko się układa. Żona polityka bardzo się liczy w jego karierze. Alex, mam ci coś powiedzieć. Spotkałam dzisiaj Milesa Sutherlanda. Wpadłam na niego przypadkiem. Poszliśmy na drinka. I zdałam sobie sprawę, że cały czas tęskniłaś za nim? Nie. Bolałam nad czymś, co nie istniało. To ciebie kocham, Alex. Uświadomiłam sobie, jaka jestem szczęśliwa.
Wszystkiego dobrego. Dzięki, Gwen. Też należysz do wtajemniczonych? Wszyscy nic, tylko szepczą po kątach, o co chodzi. Będziesz musiała jeszcze trochę poczekać. Stój, mamo. Możesz otworzyć oczy. Piknik. W moim ukochanym miejscu. Nie mogłeś wybrać lepiej. Bałem się, że nie będzie piwa. Tato, weź mamę i siadajcie. Gwen koło taty, a ty, Alex, w środku przy mnie. Proszę bardzo. Skoro się zebraliśmy, na początek chciałabym powiedzieć kilka słów, tylko bez przemówień, choć raz w życiu nic nie mów. Właśnie. Wiem, że stosunki między matką a córką są zazwyczaj specjalne. Ale w naszym wypadku są nadzwyczajne, bo mam nadzwyczajną matkę. Racja, dziewczynko. Jesteśmy w miejscu, gdzie siadywałaś ze swoją mamą, a gdy miałaś 14 lat, straciłaś ją i Haiklu oraz wszystko, co było ci drogie. Wyniosłaś tylko silną wolę, dzięki czemu nie zagubiłaś się i stworzyłaś swój własny świat. Wiemy wszyscy o twojej niezwykłej woli. Gdyby nie ty, nie byłoby mnie tutaj, bo ty uratowałaś mnie w dzieciństwie. Niewiele też zdziałałabym w życiu, gdybyś nie nauczyła mnie dążyć do celu. Wszystkie twoje marzenia skupiły się na mnie, dzięki czemu ja mogłam realizować swoje. Wreszcie teraz ja zamarzyłam o czymś, co dotyczyło ciebie. Z pomocą taty i Alexa mogłam to marzenie zrealizować. Wszystkiego najlepszego, mamo. Co to jest? Otwórz to, zobaczysz. Klucz do twego domu. Twego starego domu. Haiklu należy do ciebie, mamo. Wystąpili. Zdjęcia. Muzyka.